W sobotę w Dusznikach Zdroju odbyło się uroczyste podpisanie umowy sponsorskiej pomiędzy miastem a firmą Tauron Polska Energia S.A. Spółka została sponsorem tytularnym obiektu biatlonowego na Jamrozowej Polanie, który od tej chwili nosi nazwę Tauron Duszniki Arena. Ze swojej strony gratuluję wszystkim, którzy się przyczynili do tego powstania tego toru i cieszę się też ze dobrego sponsora z Tauronu, ponieważ jest zimno, a Tauron to ciepło, dobra energia, więc znakomity wybór. Gratuluję wszystkim i mam nadzieję, że tutaj na tym torze będzie wiele, wiele radości. Panie premierze, szanowni państwo, ja chciałbym podziękować w imieniu parlamentarzystów z byłego województwa wałbrzyskiego, z tego regionu, samorządowcom za współpracę i wszystkim tym osobom, dzięki którym dzisiaj możemy stać na obiekcie, który jest najnowocześniejszym w Polsce torem biatlonowym. Taka współpraca wydawałaby się oczywista, czasami nie jest oczywistą, a właśnie tutaj w Dusznikach dzięki panu burmistrzowi Lewandowskiemu, dzięki szeregowi samorządowców i ludzi dobrej woli udało się taką synergię zbudować. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Ja jadąc na Dolny Śląsk rozmawiałem również z panem prezydentem, który w szczególności zabiega o to, żeby i inwestycje sportowe i infrastrukturalne w mniejszych miejscowościach, takich jak Duszniki Zdrój, żeby tutaj one były. Pan prezydent Andrzej Duda w szczególności chce, żeby ten sport był taką nie tylko radością, ale też oznaczał całą tą jakby piramidę szkoleniową od podstaw poprzez sport amatorski, zawodowy, żebyśmy mogli cieszyć się z tych wielkich sukcesów polskich sportowców na całym świecie. Jestem przekonany, że takie sukcesy będziemy odnosić również dzięki takiemu nowoczesnemu torowi biatlonowemu, jak ten tutaj w Dusznikach. Dziękuję bardzo. No ta umowa, podpisanie umowy zaczęła się jak wszystkie tego typu, wydarzenia. To znaczy my cały czas budujemy swoją markę, cały czas poszukujemy dobrych partnerów, tak aby nasz sponsoring był efektywny i też społecznie użyteczny. I akurat w przypadku tego projektu zdecydowaliśmy się na zawarcie umowy. Tauron będzie wspierać Arenę Duszniki tak jak to zwykle się dzieje, czyli finansowo. Będziemy się przypatrywać, jak ta arena będzie się pięknie rozwijała. No i mam nadzieję, że ta współpraca dzisiaj rozpoczęta będzie bardzo owocna. No, rozmowy jakby toczyły się tutaj z wieloma partnerami naraz. Nie było do końca wiadomo, kto zostanie tym sponsorem tytularnym. Tak naprawdę te rozmowy ogólnie w tym temacie to już trwały prawie 3 lata. No z Tauronem ta intensyfikacja rozmów, no to są ostatnie, można powiedzieć, takie pół roku, gdzie już rzeczywiście wynegocjowaliśmy te warunki, które są satysfakcjonujące dla obu stron i na pewno oznacza to długą współpracę pomiędzy firmą Tauron a obiektem Duszniki Arena. Co to daje? No nadaje na pewno prestiż, na pewno tak poważny partner, taka marka jest pewną gwarancją, pewnym też no tutaj podpisaniem się pod tymi rzeczami, które my robimy, czyli stwierdzeniem wręcz można powiedzieć, że te wydarzenia międzynarodowe, sportowe są właśnie na takim profesjonalnym, wysokim poziomie. Zresztą pokazujemy to co roku przy okazji różnych wydarzeń sportowych. No a teraz można się spodziewać, że to będzie intensyfikacja wydarzeń, nie tylko sportowych ogólnie, można powiedzieć wydarzeń organizowanych na tym obiekcie, no i również też intensyfikacja naszej widoczności w mediach. Podpisana umowa da miastu i obiektowi wiele dróg rozwoju, rozpoznawalność i promocję w całej Polsce, a młodym sportowcom możliwość spokojnych treningów oraz osiąganie wysokich wyników.